Halo, halo, siema na wszystkim ludziska, z tej strony Hanesa, wraz ze mną jest mój przyjaciel Gilatis. Hej, cześć, dajcie, z tej strony Gilatis. I dzisiaj pokażemy wam, jak się kopie kryptowaluty. Chodź, przyjaciel, wykopiemy jakiegoś bitcoina sobie. Chodź, wykopiemy sobie jakiegoś bitcoina. Oczywiście link macie w opisie. Tutaj niestety jeszcze tych bitcoinów nie możemy ruszać, bo one są bardziej dla zaawansowanych. Ja też nie mogę. Bo trzeba mieć diamentowy kill, przyjaciel. A teraz kopiemy sobie bitcoin, jak widzicie, tak. Ogólnie, jeśli wam się odcinek spodoba, możecie zostawić łapę w górę. Albo i mój dwie. Przyjaciel wam na pewno rzuci wyzwanie łapkowe jakieś dzisiaj. Tak myślę, mi się że, wydaje. Myślę, że tyle, ile mam złota w tej chwili, 4586 łapek, to będzie bardzo dobra ilość. Tak, to jest wyzwanie dla was, ja uważam, że i tak nie dacie rady, ale wierzę w was troszeczkę. Tak, 4586, no i, pamiętajcie. I dzisiaj sobie bijemy, właśnie zarabiamy bitcoiny, jak wiecie, no farmienie kryptowalut jest bardzo ciężkie, a w Robloxie to tym bardziej. Czasami nie wiadomo, co kopać, bo jak widzicie, nawet nie wiemy, ile zarobimy, tam ktoś ma napisane, znaczy... Wszyscy mamy napisane cash, czyli pieniądze, ale widzicie na przykład, że Damian ma 200, ja mam jakieś tam 400. Dokładnie. I mamy złoto i nie wiemy, za ile je sprzedajemy konkretnie. To jest takie troszkę jak właśnie takie riski, nie? Takie ale kopiesz, ale w sumie nie wiesz, co za to dostaniesz. Czy jeden za sztukę, czy dostaniesz pół za sztukę, czy jak? Ile już masz kryptowaluty, kurde? No ja mam, mogę 301. Mogę tutaj to sprzedać? Mogę tutaj możesz wszędzie sprzedać. Ja mam już 301, 320. Ile masz, przyjaciel, kryptowaluty? Ja już sprzedałem właśnie. No nie, no widzicie, mój przyjaciel ja miałem 5 tysięcy i sprzedałem. A, no i mój przyjaciel zarobił 12 tysięcy ma już, no nie? Tylko, że jesteśmy w bardzo niebezpiecznym ośrodku kopania kryptowalut, ponieważ wszyscy są łysi. Tak, to jest taki zakład karny kopania kryptowalut. Tak, tutaj trafiają najgorsze osoby na świecie i muszą kopać bitcoiny i inne jakieś inne waluty. Ej, w sumie, a jakby zrobić taki zakład karny, jakby na przykład ludzie mieli kopać, nie? No. Ale nie dawałbyś im kilofów, tylko na przykład łyżki do kopanie. Jezu. I kazał im wykopać metr dziennie, potem to weryfikował. I główną zasadą, o, na przykład sprzedałem moje bitcoiny i zarobiłem 1400 tylko, tak marnie. Gratuluję, przyjacielu. Marnie troszeczkę. Bo masz nie mogę kilo kupić... w gorszy, masz kilo w gorszy, przyjacielu, dlatego ja mam taki emerald. Nie no, ja dostaję troszkę. Po 2,8, bo u mnie się nie upgrade'uje wygląd, nie wiem czemu. A przyjacielu, musisz jeszcze poziom mieć większy troszkę. Naprawdę? Tak. Czemu ty masz 60? Ale oszust z mojego przyjaciela. No nie jest by mój przyjaciel oszust, dobra. No niech będzie. Czemu nagle ci wpadło na taki? Co ty kupiłeś? Kupiłem sobie boosta. Którego? Za 50 leveli. A, okej. Aha, dlatego tak szybko zarabiasz, przyjaciel. Bo ja... Ale ja nie kupiłem tego. Jak to? No nie, ja kupiłem tego, co ty kupiłeś? Co? Level boost? No tak, no jak ty masz 67. A, ty ja kupiłem protein bara po prostu, bo wychodzi taniej. Aha, wiele. Naprawdę? Tak. Dzięki, że mi powiedziałeś, nie? No to ty poleciłeś od razu, tak patrzy nagle, pszło, mój przyjaciel mi nie powiedział, nie? Czuję się oszukany. No dobra, trudno, jak wiecie, to już macie fajny tipek. A to dlatego tak dużo zarabiasz. Ty cwaniaku. A ile dostajesz teraz? No po 15. No to jak kupisz lepszy kilo, to niż jeszcze więcej dostawał. Po 15 właśnie bitcoiników sobie tutaj kopię. Ja teraz kopię po 17,15. Nie no, to mój przyjaciel tutaj no oszukał mnie. Dobra, to trzeba iść po lepszy kilo teraz. Bo stać mnie. A to co, jakby kilofy, lepsze koparki są od ten? Od tak, levelu? Musisz kupić sobie lepszą kartę graficzną i wtedy okay. Masz tego. To kupię sobie flame i co? I powinienem mieć flame'a. I nie mam flame'a, przyjaciel. E? No! A to musisz go schować i wyjąć. No mam. A kupiłeś go na pewno? Klikasz na niego, a nie na cenę. No tak. No i pieniądze mi ukradło. What? No, patrz. What? O, teraz mi załapało. Aha, to fajnie. Już pokupnie. Ja mam 16 tysięcy, ja chyba na tego rozę dozbieram. Czuję się oszukany. Ja sobie dozbieram do tego rozę. Dobra, mam iron teraz, nie? I oszukali mnie na brakuje. Na koparkach mnie oszukali, czuję się oszukany bardzo. No już po 19,55 kopię. A, to ja 16, prawie 17 mam, nie? I widzę, że tam twardo kopiecie jedną bryłę tych walut, tak. Kurde. Ja nie chcę tylko dozbierać, o właśnie, ja chciałem dozbierać na tego rozę.
Czyli tutaj trzeba po kolei chyba kupować, czy nie kupowałeś po kolei, czy nie? Nie, ja kupiłem Emerald za 2000, a teraz od razu Rozę, to mi go nie załapało, szczerze. To mi coś się nie załapało i to tak bardzo mi się coś nie załapało. A, bo musisz kupić i kliknąć jeszcze raz. I tyle, przyjacielu, z tego co widzę teraz, bo mi też nie załapało. Ale i z tym na przykład już mam plus 2 na każdym kopnięciu złota. Ale to co, chwila, to muszę, co, nacisnąć jeszcze raz na ten? No, z tego co widziałem. Okej, okay, faktycznie. O, proszę bardzo, przyjacielu. No, zmarnowałem trochę pieniędzy. No i teraz mam po 18. A tam ile zmarnowałeś? 200? Nie, no ile 200? Bo kupiłem każdy od początku później, bo zaczęło łapać. Czuję się oszukany bardzo, no. Uważajcie na oszustów. Cieszę się, że nie ma tu czegoś takiego jak liczba kliknięć, nie? Bo na przykład możesz wykopać duże złoże na przykład po 20 kliknięciach, a małe po 10, nie? No. Bo jeśli kopiesz tak jak rzeczywiście teraz na przykład po te niecałe 20, a na przykład złoże miałoby 100 jednostek, to byś kopał 5 i tyle. W ogóle męczy mnie trochę jak takie niektóre osoby zamiast stać przy trzech złożach, gdzie wykopujesz jedno, potem wykopujesz drugi. I zanim dalej wykopać trzeci, to już się pierwszy pojawi, nie? I a, w ogóle się ruszać z miejsca, tak. No niby tak. Potrójne to jest świetne, a niektórzy biegają w jedną i w drugą. Fajnie byłoby te, wiesz, te lepsze złoża, wiesz, sobie wydobyć. Trzeba mieć diamentowy kilo, który kosztuje... Czy widzisz, że jest goście na 308 poziomie i już ma 150 giberków? Ja nie wiem, no, on jest bogaty, on chce być bogaty po prostu, przyjaciel, wiesz. Wiesz, bitcoiny, te sprawy, kryptowaluty. Poza każdą odrodzenie dostajesz plus ileś golda i plus ileś no expa. Tak. Ale wątpię raczej, że... Czyli on na pierwszym poziomie w sumie jak się zresetuje, dostaje 150 golda za wykopanie jednej rzeczy, tak mam to rozumieć? Nie mam pojęcia, ale to jest tylko za 10 tysięcy cashu, no to jakby nie jest dużo. No nie wiem, ja zakładam, że nie dostajesz, że wtedy tracisz wszystkie itemy i kopiesz znowu. Ale możesz sprawdzić, przyjaciel. Nie. To jest, nie no, weź sprawdź, no. Nie, ja podziękuję, bo ja zbieram teraz na diamentowy kilo. Ile kosztuje diamentowy kilo? 60 tysięcy chyba? O nie! Potrzebujesz z 20 tysięcy golda, albo z 25 pewnie. No tak trochę, no teraz mam 10 tysięcy. Ale i... golda, a nie pieniędzy. Tak, ale chodzi mi no o pieniądz, dobra. Takie, już mam szafirowy, przyjaciel, kurde. I już po 18,7 kopię jednostek. Źle, nie źle. Nieźle, nie, ale ja. Bardzo ładnie. Ja widzę, że ty tam większe levele chcesz mieć ode mnie cały czas. Czemu pakuje większe levele? Się, no ja kopię cały czas. Kłamstwo. Na pewno by tym proteinakami się jeszcze wziąłeś. Ja sporo ekspa dostaję za wszystko. Pięknie, stary. Normalnie. Ej, no już mam 1000 golda, czyli ej, dobra, to bardzo szybko się wydobywa, więc jest elegancko, no. Jak już 20 kopiesz, no to nie ma się co dziwić, nie? No po 19. Masz w sumie 100 kliknięć, masz 200, nie, 100 kliknięć, mówię, 10 kliknięć, masz 200 golda, 100 kliknięć, masz 2000. 2000. Czyli 1000 kliknięć ci potrzeba. Hmm, jakiś autokliker taktyczny powinien wlecieć, hehe. Okej. Okay. Wiesz, jak stoisz w miejscu... A czy ten, w sumie czy szybkość klikania ma znaczenie? Nie ma. Ma, bo mi kopie szybciej niż tak jak ja klikam. Serio? Serio. No nie, mój przyjaciel oszukuje, chwila. Zdążyłem wykopać dwa złoża i tego, i jak to się nazywa, i trzecie jeszcze nie zdążyło się pojawić, tak szybko. Aha. Się kopie. Okej, okay. Ja nie chciałem tego robić, ale zostałem zmuszony. Ctrl F2, o. Też tak będę. Czekaj, bo gościu kupował tam rebirthy, ale widziałem, że gościu stracił tylko pieniądze. Naprawdę? Ej, oni kupują rebirthy, ale nie tracą poziomu. Ej, czekaj, ja to zweryfikuję. Patrz, kupuję rebirtha. No. Nie mogę, bo nie mam pieniędzy. Poczekaj, muszę sprzedać coś. Gdzie jest jakiś depozyt? Sprzedaj, no gdziekolwiek. Czekaj, muszę znaleźć depozyt. Depozyt, dobra. Mam 18 tysięcy, kupię rebirtha. I mam plus jednego rebirtha, mam jednego rebirtha i dostaję plus 18 golda i expa. Ty, plus 15 golda kopię teraz. Ale zamiast nie straciłeś itemów? Nie, zamiast plus tam chyba 20 niecałych, czy coś takiego, kopię prawie 35. Co? Tak, no. To oszustwo jawne. I itemy masz? Itemy mam. Aha. To nieźle, przyjaciel. No stary, teraz już kopię tak, że już mam prawie 2000 golda. Aha.
Dobra, to też biorę sobie odrodzenie tutaj taktyczne. Jestem ciekaw, ile potrzeba złota, żeby tak rzeczywiście mieć. I serio, co? I tylko 30? I w sensie, i za każdego Rebirtha 10 tysięcy ten wydajesz. Tak. Te, to nie jest złe w sumie. Tylko zastanawiam się, dlaczego mi z 18 od razu zabrało 0, nie? No to pewnie, wiesz, skrypt jest zrobiony w ten sposób, żeby zabierać wszystko, nie? I tyle. No to ile trzeba mieć tak golda na 10 tysięcy w sumie? Jakoś 5 tysięcy chyba, wiesz? Ej, to jest tyle osób, że tutaj ciężko jest mi powoli znajdować ludy, nie? Ja chciałbym, ale mi cały czas ktoś przyłazi i wykopuje moje. Ja się praktycznie nie ruszam z miejsca, ale wiesz. To aż cały tak czas przychodzi i kopie moje, nie? Dobra, ja sobie poklikam myszeczką. To tak ten, żeby troszeczkę bardziej, wiesz. O jest, dobra, nie, kop ciekaw, się. Ciekaw jestem czy tego, czy jak popnę to, nie? No. Do 20 tysięcy, to czy kupi mi dwa Rebirthy od razu? Powątpiewam w to, ale możesz spróbować. No spróbuję, no. Możesz spróbować. Jak najbardziej. Ej, no ale plus 15 golda to jest bardzo ten, bardzo. To jest prawie dwukrotność tego, co masz obecnie. To jest nieźle. No i wtedy expa też dostajesz więcej, bo ja dostaję 40 expa już w tej chwili. Tak, 5 tysięcy potrzebujesz na ten, na tego. Więc nie dość, że dostajesz więcej golda normalnie to za to, że w pewnym momencie że wbijasz poziom X-a, nie? No. Szybciej i za nowy poziom dostajesz więcej golda, to jeszcze za to, że sobie kupujesz Rebirthy. A czy wiesz, to w pewnym momencie zbierasz tego golda w takiej prędkości, że możesz mieć na jedno kliknięcie kolejnego Rebirtha. No. No dlatego oni tam kupują na tych setnych poziomach, nie? Oni tam kupują na tych setnych poziomach, jak to się nazywa? Składają golda, mają tam na przykład, nie wiem, milion dużo i tego, i od razu sprzedają wszystko za Rebirthy. Takie, no, takie psucie gry troszeczkę, w sensie psucie, no, wykorzystywanie bugów, o, rozgryzanie mechanizmów. Mechanizmów. Myślę, że ktoś tu nie przemyślał tego dokładnie. Dobra, no czekaj, no idę no sprzedać, no bo ja zebrałem już, sprzedaję, kupuję kolejnego. Mam 23 tysiące, mam jednego Rebirtha, kupuję, mam dwa Rebirthy i zero pieniędzy. Tak, czyli to jest na zasadzie takiej. Wiesz, czyli i teraz tak dostajesz 64 kryptowaluty naszej za uderzenie. Dostaję 51. I jak to się nazywa? I teraz, jak to się nazywa? Mam już 2000 bitcoinów i zaraz tych... No, i zaraz mam piątkę kolejną, mogę sprzedać i dostaję 65 expa za tego, za jedno uderzenie. A to nawet, tego akurat nawet nie liczę w sumie. Bo to poziom mocy zbijasz, nie? No tak, no poziomy jak najbardziej, nie, ale wiesz. Dobra, i tutaj już ten. Ej, no to jest takie, no, dobry myk, nie? Jakbyście nie wiedzieli, to na przykład już wiecie, że tak można. I kolejny Rebirth plus 60 golda. No już mam po 80. Patrz, a później jak po 100 robisz, nie? To ile? 50 kliknięć? Tak, 50 kliknięć. Wszystko co masz w goldzie razy 2 się liczy, Damianie. No, to pff. Jeszcze proszę raz, Damianie. Mówię, że jak później masz na plus 100, no nie, golda, no to 50 razy klikasz i już masz ten, już masz kolejnego Rebirtha. No, można tak powiedzieć. No, ja tu zaraz kolejnego będę miał, nie? Piątego, bo tak. Dobra, już mogę iść po piątego. A, no bo tak, no bo ja zmarnowałem trochę czasu, bo tego. No i teraz po 100 mam prawie, nie? Ja zmarnowałem trochę czasu, bo ja testowałem to jeszcze, nie? A, to wiesz, wymówki. Po prostu będę miał więcej bitcoinów od ciebie. No trudno. No trudno. No ale z taką prędkością, jaką wydobywamy, no to... To po chyba mi wybaczysz. Dostaję w tej chwili ja, więc... A jaki masz kilof? Rozę. Chyba to jest dalej za mną, czy nie? Nie wiem, ja nie mam w tej chwili podglądu na tablicę. No gościu, nie biegaj w kółko, tylko kop w jednym miejscu, come on. Mnie to wkurza, jak ktoś z lepszym kilofem podchodzi ci do rudy, nie? I ale to jest i to samo, to jest to samo, to ja samo uderzenie schodzi, Damian. Ale to, wiesz, nie możesz tam postać sobie, nie? Wiesz, chodzi mi bardziej o to, że ja sobie kopię w jednym miejscu i ja się nie poruszam do innych miejsc. A gościu przyjdzie i mi kopie tą samą rudę, co ja, mimo że ma obok pięć innych, nie? No tak. Kolejny Rebirth, tak jest. Plus 105 golda, już samego tego. Już po 125 zyskuję.
Ile kosztuje kolejny kilo, przyjaciel? Możesz mi tam jakoś powiedzieć? Nie 20 mam, tysięcy tam widzę w sumie. Ja mu zbierał 60 od razu na diament, szczerze. Bo skoro to i tak idzie tak szybko, to to wiesz. 30 tysięcy myślę, że do 10 rebirthów, a potem na spokojnie na diamentowy. Coś takiego, no to w sumie... Gościu w ogóle... Opatrz, gościu ma 8 milionów i będzie chyba kupował rebirtha, ale kupi chyba tylko jednego. To w sumie my zbierzemy sobie tutaj na kilofik diamentowy, żeby wam pokazać jeszcze jak się kopie diamenty i za chwilę się po prostu zobaczy. Dobra, więc ja mam 32 poziom rebirtha, mój przyjaciel ma 16, ale później to idzie bardzo, bardzo szybko. No, jak ci idzie, przyjaciel? Wiesz co, ja stanąłem na chwilę, bo ja zbierałem tego, ja zbierałem na diamentowy kilo. Aha, i ty już widzę, że ty diamenty możesz kopać, kopiesz diamenty. A i diamentowy możesz kopać wszystko, tak BTW. Tak, tak się to domyślam, i diamenty, i złoto, nie? Oj, o 20 tysięcy za mało ten. A jak tam idzie z ten diamenty? Jak tam są tak opłacalne? Samo kopiesz. Tak samo kopiesz. Po prostu masz większą ilość rud i ci ludzie nie wkurzają, jak sobie kopiesz. To na pewno, nie? No jak widzicie, ja kopię w ogóle po 500 golda na... 500 bitcoinów, przepraszam. Bądźmy poprawni i polityczni w ogóle. Jak ja mam to tu... A, tutaj. Tak to kopiesz tak samo. Halo? Dam? Halo, nie chcę mi dać mojego kilofa! Come on! Ej. No, gra stwierdziła, że jesteś za dobry. A dobra, jest na tym, jest na drugim tym, nieważne. I co, i ile się kopie? Aha, czyli diamenty dają też golda. Halo, idź sobie gdzieś indziej, no. Przyjaciel, o co ci chodzi? No wszystko daje ci golda, to jest takie... Ja, myślałem, że właśnie to będzie, wiesz, zrobione na zasadzie... Nie ma drugiego wskaźnika, tak A, jakby. Myślałem. No, w ogóle patrzcie, nie? Tak naprawdę robię 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kliknę w tym momencie, idę, sprzedaję i mam kolejnego rebirtha. Chodź, przyjaciel, pokażę ci coś, chodź. Ty chcesz mi pokazać? Chodź, przyjaciel, szybko, tutaj, chodź, zostaw ten diament, szybko. Więcej bitcoinów ci pokażę, chodź. Tak też. Chodź, szybko. Jeszcze szybko. Możemy iść na piętro wyżej, wiesz o tym, nie? Ale musimy mieć level tam, wiesz? O nie, ukradli nam, no nie, przyjaciel. To, że diament tutaj? Tutaj była wielka ruda bitcoinów. Ale... Nie zależy mi. Chodź, pójdziemy sobie piętro wyżej. Zobaczymy, jak tam stoimy z tym poziomnicem i tak dalej. A, wiesz co, bo tam miecz można kupić. Wyjść na zewnątrz. Ja bym troszeczkę hajsu zebrał. Ale nie, na miecz. Mówię o tym wyższym piętrze, też się kopię. A tam 700 chyba potrzebujesz tego. 700... 700 level, przyjaciel. Nie wiem, żeby tam zobaczyć. Się dostać. No, idę a tak... zobaczyć. Teleportacja! O Boże, bez kitu, level 700. Nie, możesz kupić też wejście tam za 300 robuxów. To nie. Dobra, to albo możesz kupić sobie przyspieszenie poziomów, nie? A, to też jak najbardziej, nie? Kupmy sobie po słabym mieczyku i pójdziemy na zewnątrz, przyjaciel, bo jest jeszcze piętro zewnętrzne. Jakkolwiek to mogę nazwać. To nieźle. No dobra, to może lepszy mieczyk od razu sobie kupimy, bo czemu by nie, to zbierzmy więcej mamony. Myślisz, że 40 tysięcy starczy, w sensie 50 na jakiś fajny mieczyk, czy tak nie do końca? Możesz pozbierać sporo tego złota, nie? Czy coś więcej w sumie. Postoimy chwilę, to niż za chwilę niż miał 50 tysięcy golda, to jest 100 tysięcy złota. No, to będzie mieczyk dopiero. 100 tysięcy cashu, nie? O to mi chodziło. Oczywiście, dobra, tutaj nikogo nie ma przy tych diamentach, to sobie wezmę. Kopię diamenty, kilo przeklęty. Kto pamięta ten hit Minecrafterów, hehe. Przyjaciel, a ty znasz ten taki hit Minecrafterów, czy nie? Nie, chyba dobrze. No, ja tylko znam początek. A, tak. Panuję. Dobra, przyjaciel, ja już mogę iść na górę. Ja jeszcze nie dokopałem. Bo już mam 110 tysięcy. To myślę, że ten. Zobaczmy, jakie tam miecze w ogóle są. To jest jakiś tam pomysł. Zacząłeś się kopać sekundkę wcześniej, więc nie powiem ci. O, duża ruda bitcoinów przyszła, przyjaciel. Tak? Tak. Przyjaciel, wiesz co, jak tak patrzę, wystarczy ci 28 tysięcy. A co, nie ma nic lepszego? Nie ma nic lepszego. Serio? No. Taka bieda? Taka bieda już troszkę, to no. Już idę do ciebie, mam 90 koła. Lecę. Ło, jaki ze mnie ten, a może nie, a może chcę to. Czy to będzie od razu podmienia? O nie. No nie, tutaj na razie mamy najlepszy kilo, więc nie podmienia. Potrzebny... Halo, panie szkielecie. Dzień dobry. Ty, za szkielety też się skajsi. Pa, jaki ze mnie podróżnik. 28 tysięcy tylko, naprawdę? No, Ruby? tak marnie, nie? Tak. Ruby sword. Tutaj jeszcze możemy sobie wziąć clock. Ja wziąłem dwa przez przypadek.
Ten jest ładny. Kupi go czy nie? Kupi go, dobra. Hełm jakiś chce. Ja mam brodę jeszcze, pa jaka broda. Właśnie, przyjaciel. Jakiegoś brodacza mógł. Pa jakimka tak, broda. Bardziej męsko. O. Bardziej męsko. O, weźmy sobie no drugą brodę. I tak wygląda świat zewnętrzny. No w ogóle ciekawostka też za te szkielety dostanie się jeszcze golda. Ale mniej, to jest raczej taki dodateczek sobie, nie? Taki. Chociaż jakby się tu tak poklepać. Nie, i kopalnia jest lepsza. Kopalnia jest lepsza, złodziej bitcoinów nie opłaca się bić w tym przypadku. Kopalnia jest zdecydowanie lepsza. Idziemy kopać bitcoiny dalej, nie? Ale moi kochani, to też będzie na tyle w dzisiejszym materiale, jeżeli wam się spodobał. Przyjacielu, ile tam było łapek w górę? 4000 coś pamiętam. 4568, o ile pamiętam. Dobrze. Tak, to możecie zostawić, tak się kopie bitcoiny w Robloxie. Polecam taki styl życia, oczywiście nie wymienicie tego na żadne Robuxy, ani na prawdziwe pieniądze, ale wiecie jak jest, więc zarobił mój przyjaciel. Halo, halo. I tam jest duża jeszcze ta ruda bitcoinu, o nie, już nie ma. No i to byłoby na tyle, cześć.